Dzień dobry, Sabina Wolter, Love Intimacy Coach. Spotykam się z Wami co jakiś czas na YouTube po to, żeby pogadać na tematy, które są związane z seksualnością, kobiecością, cielesnym potencjałem, korzystaniem z tego potencjału, który jest w naszych emocjach i jak funkcjonować w relacjach. Pomagam szczególnie kobietom po to, żeby połączyły się ze swoim potencjałem cielesnym i odkryły w sobie tę kobiecość, tę iskrę, która jest w tym ciele od chwili poczęcia. Aż do chwili, gdy zejdziemy z tego świata. Jeśli jesteś zainteresowana współpracą ze mną, warsztatami, które prowadzę, link w opisie filmu. Możesz też do mnie napisać, możemy się skonsultować. Ja lub któryś z moich coachów spotka się z Tobą i sprawdzimy, gdzie jesteś, na jakim etapie jesteś, czego Ci potrzeba. I może mój program będzie dla Ciebie odpowiedni. A teraz do rzeczy. W dzisiejszym wideo chciałabym się rozprawić z jednym z najgłupszych mitów, jakie słyszę. Jest wiele głupich mitów. Mity z reguły raczej za mądre nie są i mogą bardzo szkodzić. Ale ten mit szczególnie jest bardzo, bardzo powszechny i tak naprawdę wiele kobiet w niego wierzy, wiele mężczyzn w niego wierzy. I tym mitem jest, żeby mieć ciasną waginę, bo dzięki temu ona jest dobra. Albo wtedy jest przyjemnie. Albo wtedy to kobiece ciało jest okej, okay. A jak jest nieciasna, to jest niedobrze. I teraz problem polega na tym, że to jest bardzo dziwne i szkodliwe spektrum. Ciasna wagina i nieciasna wagina. I w moim odczuciu, trenerki kobiecych rozkoszy. Powiem Wam jedno. Jeżeli jesteś kobietą, to nie chcesz mieć ciasnej ci... Chcesz mieć silną. Okej. Okay. Możecie w tym momencie powiedzieć, ale zaraz, Sabina, przecież sama masz tutaj wideo gdzieś w swoim YouTubie, jak mówisz o ćwiczeniach do joni i w ogóle. I no, to chyba mają trochę ucieśnić, tak? Otóż nie. Chodzi o to, żeby ćwiczyć joni, bo po pierwsze, nie jesteśmy tego uczone w szkole. W żadnej podstawówce, w żadnej polskiej podstawówce, ani w szkołach średnich, ani na studiach później, nie mówi się o tym, żeby ćwiczyć mięśnie dna miednicy za pomocą na przykład jajeczek do joni, czy kulek gejszy, czy zabawek erotycznych, czy z użyciem własnych palców, czy jakkolwiek inaczej, ponieważ gwarantuje to zdrowie i soczystość i przede wszystkim dobrą kondycję mięśni dna miednicy do końca życia. Bo o to głównie też chodzi. O dobrą kondycję mięśni dna miednicy. Skutkiem ubocznym dobrych mięśni dna miednicy, wyćwiczonych, sprężystych, odżywionych, ukrwionych jest to, że joni jest soczysta, jest mokra, jest uwrażliwiona, jest receptywna, jest też bardzo potężna. Nową normą dla każdej kobiety powinno być to, że jasne, mogę strzelać kulkami ping-pongowymi przez cały pokój i to właśnie z mojej joni. To powinno być normą. A nie to, że jak słuchamy sobie reklam w niedzielne popołudnie przy obiedzie, to najpierw są reklamy banków, potem reklamy jakichś wakacji, wtedy kredytów, a na koniec mamy takie reklamy środków i suplementów, które pomagają w nietrzymaniu moczu. To jest wstrętne. To jest obrzydliwe, naprawdę to jest obrzydliwe, ponieważ niby się śmiejemy z tych reklam, ale tak naprawdę jesteśmy warunkowani podprogowo do czegoś, że w pewnym wieku to jest normalne. Nie, to nie jest normalne. To jest znormalizowane. To nie jest normalne. Normalne jest to, że jak ćwiczysz mięśnie dna miednicy, to Twoja joni jest soczysta, sprężysta, silna, zdrowa, receptywna, uwrażliwiona i potrafi niesamowite rzeczy. Na przykład, jeżeli jesteś z partnerem i on jest w środku Ciebie, to Twoja joni potrafi zrobić tak. Albo pompować. To jest niesamowite doznanie dla mężczyzny. I oczywiście nie robisz tego dla niego, robisz to dla siebie. Bo jeżeli masz ochotę obdarzyć go taką pieszczotą, świetnie, super. I przyznaję, że to była jedna z moich pierwszych motywacji, żeby ćwiczyć mięśnie na miednicy, żeby ćwiczyć właśnie joni. Ale po drodze zauważyłam, że jest mi super przyjemnie, gdy nie jestem na przykład z moim mężczyzną, gdy nie uprawiamy miłości, ale gdy na przykład ćwiczę te właśnie mięśnie sama dla siebie. W pewnym momencie robi się bardzo przyjemnie. Również moje akty samomiłości bardzo na tym zyskały. Jeśli zagłębić się na chwilę, skąd wziął się ten mit ciasnej, okay, to bardzo dużo winy kładę na przemysł pornograficzny.
Przede wszystkim to, w jaki sposób pokazywane są kobiece waginy i wulwy w pornografii, wygląda tak, jak gdybyśmy wzięli sobie zdjęcie 6-letnich dziewczynek i ich małych wulw i przeniosły dokładnie to samo, ale w ciut większych wersjach na dorosłe kobiety. Ogolone, malutkie, schowane i no właśnie, no i te komplementy, tak, męskie, że jesteś ciasna. To jest oburzające, ale naprawdę większość kobiet i mężczyzn uwierzyło w ten mit, że ma być ciasna. I powiem Wam kontrę do tego, jeżeli jesteś kobietą, która kiedykolwiek miała do czynienia z wulwodynią albo pochwicą, ta ciasność jest bardzo bolesna. Bardzo bolesna. Jeżeli jesteś mężczyzną, który doświadczył partnerki z pochwicą czy wulwodynią, dla Ciebie też. Kochana kobieto, silna i zdrowa joni jest dla Ciebie portalem do doświadczeń. Jest w niej ogromna mądrość, jest siła kreacyjna. To jest portal, poprzez który przyjmujesz nasienie kreatywności i poprzez który wydajesz później owoc tej kreatywności na świat. W najbardziej uproszczonym obrazie, jaki mogę podać, to to, że to tędy wchodzi nasienie życia i to tędy wychodzimy na świat jako ludzie. To jest portal, poprzez który przychodzą ludzie na świat. I sam w sobie dlatego właśnie zasługuje na wielki szacunek, uznanie, cześć. I kultury starożytne to rozumiały i o tym wiedziały. W taoizmie, w tantrze, w kulturach Dalekiego Wschodu, w kulturach Bliskiego Wschodu, w starożytności. I o nim była symbolem płodności, symbolem bogini, symbolem kreacyjności. Lingam z kolei był symbolem światła, takiego ziarna światła, berłem światła, różdżką światła. To są bardzo piękne określenia. Tymczasem sprowadza się określenia naszych genitaliów do jakichś albo bardzo śmiesznych, albo wulgarnych. Dlaczego? Bo nie umiemy rozmawiać o nich w taki sposób, żeby to było i z szacunkiem, i z dystansem, i jednocześnie z bliskością. Nie, nie umiemy, bo nikt nas tego nie nauczył. Nasi rodzice nas tego nie nauczyli, w szkole się nas tego nie uczy, a kultura jest albo opresyjna, albo represywna. I to jest bardzo smutne i przykre. I tym samym powstają takie dziwne mity, że na przykład p*** musi być ogromny, że p*** musi być ciasna, że na przykład jeden z też mitów, który mnie bardzo oburza, to, że podczas uprawiania seksu p*** musi być cały czas twardy. Jak się spytasz facetów, czy myślą o tym, że w pornografii te wszystkie filmy, czy to, co tam jest, czy to jest rzeczywiste, czy tak faktycznie jest w życiu, to naprawdę większość tych facetów, nie, absolutnie, no przecież to jest wyreżyserowane. Ale jak się ich spytasz, czy faktycznie podczas stosunku z penis musi być cały czas twardy i stać tak mocno, no to większość mówi, no a nie? Oni są zaskoczeni. I tak, i zaskoczę Was, w miłości tantrycznej penis nie zawsze jest twardy. W przyjmowaniu pieszczot tantrycznych nie zawsze mężczyzna jest tą aktywną stroną, ale często też tą receptywną, tą otwartą, już bardziej zanurzoną w swoim yin. I czy to jest z kolei coś, co jest wtedy niepoprawne albo niewłaściwe? No cóż, w przypadku niektórych sybiksów pewnie jak jest miękki, no to już nie może, nie? I to jest też jeden z ograniczających mitów, na który trzeba zwrócić uwagę, ale wracając do joni i tej ciasności, to przemyśl, droga kobieto, przemyśl też, drogi mężczyzno, jeśli mnie oglądasz, czy sam, czy sama nie uwierzyłaś w ten mit. Bo prawda jest taka, że chcemy mieć silne, sprężyste, zdrowe genitalia, bo one są w energii cielesnej podstawą naszych systemów nerwowych. One mieszczą się u podstawy kręgosłupa, i system nerwowy w naszym ciele tak naprawdę zaczyna się właśnie od dołu, a tu weryfikujemy wszystkie sygnały i informacje, które dostajemy i potem doklepujemy je w system przekonań, o którym myślimy, że jest prawdziwy. Myślimy, że jest prawdziwy, bo zawsze jest na podstawie bodźców i doświadczeń, które już mamy za sobą i tym samym katalogujemy sobie doświadczenia, żeby wiedzieć, jak wygląda świat i jak w nim funkcjonować ewentualnie. System nerwowy można złagodzić i też poprzez kontakt z ciałem, własnym ciałem, własnymi genitaliami. Jest mi bardzo przykro i bardzo smutno, że patrzymy na genitalia i albo je wulgaryzujemy, albo je wyśmiewamy.
podczas gdy w starożytności, co było bardzo piękne, genitalia czczono i one nie były wyśmiewane i nie były źródłem pornografii, co więcej. To dopiero Zachód i kolonizacja wprowadziły takie systemy myślowe, przekonaniowe, że jeżeli ktoś jest goły i spleciony z drugim ciałem, bądź kilkoma w miłosnym szale, to jest zwierzęce, to jest niewłaściwe, tak się nie robi, to jest prymitywne, to jest tylko pójście za własnym popędem i w ogóle. I dla jasności, ja absolutnie nie przekonuję w tym momencie, żeby uprawiać seks grupowy albo żeby iść za własnym popędem. Ale chcę, żebyśmy wszyscy tak naprawdę kolektywnie spojrzeli na siebie i swoje ciała i wzięli je wreszcie na własność i wzięli za nie odpowiedzialność. Obalali te mity, które nam już nie służą. Bo ja oczywiście też łyknęłam ten mit, że joni ma być ciasna. Kto tego nie zrobił w dzisiejszym świecie? Mam wrażenie, że jest to coś, co jest tak powszechne, że znowu stało się znormalizowane, ale to, że coś stało się znormalizowane, nie jest normalne. Jeżeli zależy Ci na tym, żeby połączyć się ze swoim ciałem, jeżeli zależy Ci na tym, żeby czerpać z niego głęboką przyjemność, rozkosz, żeby naprawdę połączyć się z tym potencjałem, który jest kreacyjny i kreatywny, żeby pozwolić właśnie tej intuicyjności, Twojej własnej boskości, głębokiej kobiecości przemawiać poprzez siebie, poczuć się naprawdę rozkosznie i przyjemnie w swoim ciele. Pozwolić na to, żeby Twoje piersi wchodziły pierwsze do pokoju, Twoja pupa wychodziła ostatnia, a Ty sama czuła się w tym tak bezpiecznie, tak pewnie, tak dobrze, tak przyjemnie, idąc tanecznym krokiem przez codzienność. To daj sobie szansę i zweryfikuj, czy to, co myślisz o swoich częściach ciała, skup się też na swojej joni. Czy to Ci służy? Czy to Cię przypadkiem ogranicza? Czy jest w tobie potrzeba perfekcji i autokrytyki? O krytyce film tutaj, o tym, jak krytyka zamyka kobiecą seksualność. Czy z kolei te rzeczy, w które wierzysz o sobie samej, o swoim ciele, czy one ci służą? Czy one dają ci więcej wolności, pola do rozwoju, doświadczeń, przyjemności, przyjmowania rozkoszy i dawania rozkoszy? I bycia w rozkoszy, dzień za dniem. Bez względu na to, co czujesz i jak się czujesz, bo jesteś w nadrzędności do swoich emocji. Przemyśl to, zweryfikuj to i zastanów się. A jeśli chciałabyś spróbować rzeczywiście zagłębić się w ten potencjał i wydobyć to, co ewentualnie stoi na przeszkodzie pomiędzy tobą a tą wersją ciebie, która naprawdę czuje się bardzo soczyście w swoim ciele, bardzo przyjemnie, bardzo płynnie, otwarcie, w słodkim, przyjemnym kobiecym przepływie, to skontaktuj się ze mną i pogadajmy. Napisz do mnie, link do konsultacji na dole i gdy poczujesz już się przy mnie bezpiecznie i ufnie i podejmiesz decyzję, żeby wejść w program, w proces, który stworzyłam dla takich kobiet jak ty, to zrobisz mi wielką, ogromną przyjemność i uczynisz wielki prezent, że będę mogła pomóc ci, kolejnej kobiecie, w tym, żeby stała się synonimem kobiecej potęgi, wielkiej boskości, ufności i dziewczęcości i dojrzałego blasku. A jeśli nie, to daj sobie szansę i szukaj kogoś, kto mógłby Ci w tym pomóc. Treści, które mogą Ci w tym pomóc, które mogą Ci pomóc się rozwinąć, praktyk. Jakkolwiek i cokolwiek wybierzesz dla siebie, nie poprzestawaj na tym, bo jest masa chłamu i w ogóle strasznych rzeczy, które świat nam wcisnął do głów, a są kompletnie nieprawdziwe, zapewniam. I ja tym samym życzę soczystości, przyjemności, dobroci. Do zobaczenia i do usłyszenia.